dzisiaj w obozie o 7.30 i a śniadanie mamy o 8.00. Śniadanie jest to bardzo dobre, jesteśmy zawsze najedzeni i mamy siłę do pracy. Też często po obiedzie jeździmy na narty i mamy treningi mentalne z trenerką Renatą. I też treningi na macie dużo dają, bo można na obozie się dużo nauczyć i bardzo polecam jeździć na obozy. Bierzemy się bardzo ciepło, uczymy się na nartach jeździć na obozie. No i się świetnie bawimy. Są podzielone na trzy grupy. My akurat z Polą jesteśmy w 2A, są 2B, 1A i 1B. A to się już nagrywa? Się uczymy i ponso i nagę, dobrze nam to bardzo idzie i nagowo się dobieramy. No i trenerzy nas dużo uczą na treningu. Po obiedzie pojechaliśmy z góry na narty. Jesteśmy w grupie w drugiej grupie. Zjechałyśmy dwa razy, a przewróciłyśmy się zero. Ma dobry wynik. Tak. Bardzo dobry. Dyskoteka była wspaniałym tańcem. Ej, pamiętasz tą wczorajszą dyskotekę? Tak. I jak się wczoraj bawiłaś? Dobrze. Ja też. Byliśmy bardzo zadowoleni, były światła, lasery, świetnie się wszyscy bawiliśmy. No i nam się bardzo podobało. Te dymy były fajne, prawda? Tak, a te lasery takie fajne też były. No. Dziewczyny, mam do Was pytanie. Które obozy lubicie bardziej, letnie czy zimowe? Letnie. Letnie. A czemu? Bo możemy w krótkim rękawie wychodzić na dwór, nie musimy się grubo ubierać. Tak jak Wiktoria, tylko że jeszcze, że możemy chodzić i w krótkich butach, a nie w długich i po prostu wtedy świeci słońce i bardzo gorąco jest. Po kolacji mamy czas wolny, na przykład na oglądanie bajek i wtedy rysujemy, gramy w różne gry i się śmiejemy. My w pokoju akurat mamy często pijama party i gramy sobie w różne gry i na przykład wczoraj z Lilą kolorowaliśmy kolorowankę. Potem idziemy spać i często to wygląda tak, że... O godzinie 22. Po kolacji mamy turniej szachów. A w tym czasie młodsze osoby, które nie grają w szachy, mają gry i zabawy zespołowe.